Buongiorno, Ewa. Świetny film zupełnie w Polsce nieznanej włoskiej piosenkarki, scenarzystki, aktorki, głównie aktorki, która nazywa się Paola Cortellesi, a mowa oczywiście o filmie zatytułowanym Jutro będzie nasze, który, jeśli wierzyć włoskim mediom i włoskim periodykom, które opisują współczesne życie filmowe Italii, uplasował się na 9. miejscu, jeśli chodzi o włoską kinematografię i wyniki sprzedażowe. A więc no, jeden z ciekawszych na pewno filmów kinematografii włoskiej i jeden z większych sukcesów tej komercyjnych, tej kinematografii. Bardzo urokliwe kino. Wielu recenzentów nazywa ten film kinem manifestem feministycznym. Ja tutaj oczywiście radzę Państwu bardzo ostrożne poruszanie się po tego rodzaju rewelacjach i skrótach myślowych, ponieważ przede wszystkim jest to mądre kino. No, gdzieś tam na kolejnym etapie można się zastanawiać, czy rzeczywiście mamy do czynienia z manifestem feministycznym, czy też z bardzo dowcipnym podejściem do szeroko rozumianych praw kobiet, które zostały zaprezentowane w takim schemacie nieco melodramatycznym, tak bym to określił. Film jest świetnie skonstruowany pod względem wizualnym i aktorskim. Jeśli chodzi o takie konfitury wizualne, to tutaj należą się słowa największego uznania przede wszystkim operatorowi, który w sposób fenomenalny, wprost i zjawiskowy nawiązuje do spuścizny artystycznej włoskiego neorealizmu, do twórczości takich mistrzów włoskiego kina jak Vittorio De Sica, wczesny Visconti, a nawet Federico Fellini. Aktorsko no też nie ma się do czego przyczepić, zważywszy na fakt, że Paola Cortellesi występuje w tym filmie również jako w roli głównej i naprawdę jest bardzo dobrą aktorką, która nie dość, że jest dobrą aktorką, to jeszcze okazało się jest znakomitą reżyserką, świetnie prowadzącą swoich aktorów. No, historia z kluczem, nieco może politycznym, ale też tak jak powiedziałem, przede wszystkim utrzymane to jest wszystko w takim komediodramacie przywodzącym na myśl najlepsze dokonania kinematografii włoskiej. Więc ci z Państwa, którzy zatęsknili już za klasycznymi obrazami filmowymi rodem ze słonecznej Italii, na pewno będą zachwyceni. Serdecznie naprawdę zapraszam. Środa, godzina 18:30. Jutro będzie nasze. Il vostro padre come sta? No, è mio suocero. Quello va a migliorare. Toccherebbe operare al cervello.